Ja jestem pijanym wujkiem Silverka. Jaki pijany wujek, jak ja jestem pijany? No to wujek pójdzie ja na zawsze byłem. To będzie dwóch pijanych. Ej, nie ma lagu początkowego, o łeb tu chodzi. No bo ja hostuję, jestem dobrym hostem. Obrażasz mnie tym takimi niedowierzaniami. Bez CL i bez CCL, no. Obraziłeś mnie tym niedowierzaniem, mam się posmucić i cię wyklikować? Nie, masz się cieszyć, bo zwykle zawsze jest lag. To cieszę się, że ludzie nie dowierzałem, że jesteś tak zajebisty. Kamatury zajęte. Nara! Nie, jak ktoś już zbudował, to zostaw go tam. Nie. No. No i na Silverku mi się tu osiedla! Mama Silverka jest wilkołakiem. Silverek! Ej, ale Silverek, twój stary jest wilkołakiem. Czyli ja też jestem wilkołakiem. Ej, wszyscy jesteśmy wilkołakami, wilkołak nie może nas zabić. Jesteśmy ponad to. Ej, pytanie, gdzie jest listonosz Silverka? Nie, ja to musi być listonosz Silverka, nie sam listonosz. No dobra. Listonosz tata, ciocia, mama, siostra Silverka. Ej, ale czekaj, skoro to jest listonosz Silverka, to on się widuje z Silverkiem, a nie z jego mamą. Dobra. A to Kamator jeden normalnie będzie. Silverek nie zmieniaj, Kamator zmieniaj. Kamator nie, i przypatrz się mojej mordzie, przypatrzcie się mordzie na tym i taka jest moja morda patrząc na rodzinę Silverka. O Jezu, pijany wujek. Sad story, bro. To trochę jak wujek Gimpera. Tata Gimpera. Tata Gimpera. Ubliżasz mi. Chyba idę zabić rodzinę Silverka. Chyba po wizycie wujka dupa cię trochę boli. O Jezu! Ty, kolega! Bo przyjdę do ciebie i zrobię ci z dupy jesień średniowiecza. Jezus, żebym ja nie był wilkiem, bo ja się spłaczę, nie? Ty się zesrasz. Ale nie. Dopiero po. O nie, wilkołak będzie zabijał wejku. O nie. Ja wiem, kto jest wilkołak. Ktoś z rodziny Silverka pewnie. Dzięki, mamo tak. Silverka. Ale noc była fajna. Noc. Pełna strachu. A ja buduję młyn wędką. Jestem pijanym wujkiem i buduję ten tartak wędką. Nie chcę być wilkiem, nie chcę być wilkiem. Listonoszu, bierzemy na spółę. No, ale pół litra. Nie mniej. Dranken. Lol. Ej, ale ja jestem pijanym wujkiem. Ja mam swój specjalny styl walki, styl pijanego wujka. O, King Crab. Nie, jeszcze. Oj, trzeba się chować. Ja tam się nie chowam, YOLO. Ja się... Jak się sprzedaje drewno, miesiaczki? Masz to w skillach swoich. Tam, nie... No, masz tam po prawej stronie w dole, masz wymianę. Jej, drugi lot. Proszę nie. To! Jest! O tak! Kamator, jakiego ja mam farta. Kamator to nie wiem. Kałatur. Kamator, ty nim jesteś. No to chodź tu. Chodź na solo. Kamator musi być, bo nie zmienił linku. Kamator, ty potworze. Nie, no serio, Kamator. No Nerubianin! Nie rób wiochy, weź zrób coś z tym. Jo, zmień się w Silverka. Zrobić to ja wam mogę, dzieci. Ej, weź, zrób brat bliźniak Silverka. Wątpię, żeby twój poród Kamator był akurat Kamator, tym, czego chcemy. Brata, ale... To jest dobry pomysł. Albo pierwsze płód Silverka. Nie. Wróg rodziny Silverka, jak już daj. Jak to się pieniądze zarabia? Wróg rodziny Silverka. Nie. Kamator zniknął. Nie ma tam. Przypominam, nie atakujemy się pierwszej nocy, a naszych nubków nie atakujemy jeszcze drugiej, dobra? Ja jestem nubkiem. A jakiś stonek gaj tak się zarabia pieniądze, bo robię to, co ekonomię. Niech nubki powiedzą swoje tam imiona. Kurwa, przestraszyłem się Norubianina. Ej, to mama Silverka jest nubkiem i Silverek jest nubkiem. Ej, mam pytanie, zmieniło mi czy nie? To napisz coś. Ale kom... Jest! Brawo. Wróg Silverka. Jesteśmy... Wrygy! Ty masz wrygy. Nie, nie wróg. Nie wróg. To ja nie mam polskich znaków. Ja mam angielską wersję, im pokazuję.
To zależy od lewe, raczej ten, od tego co masz na kompie, nie musi mieć włączonych angielskich znaków. Jezus, ale to będzie złe, jak to pójdzie do innego. Ja się troszeczkę pierdoliłem, żeby ustawić sobie polskie znaki na klawiaturce do tabletu. Na czym polecie zarabiać w ogóle, bo ja tak założyłem bazę i tylko drewno wycinam co. Ja postaw sobie warehouse i kupuj roślinki, jesteś. Ewentualnie idź ci naj drewno. Kupujesz, sadzisz na ziemi, po prostu używasz jak przedmiot. Rób drewno, mówi ci to pierwszy król drewna. Przypominam tylko, że jak, że w zimie rośnie dobrze tylko ta za 190, ona się nazywa Winterskis. Bo reszta będzie rosła bardzo. Ale Winterskis jest zarąbisty. Tak, ale no ona rośnie tylko w zimie dobrze. Nie, nie zgodzę się. A nie, sorry, Winterskis faktycznie, sorry. No, ona rośnie dobrze chyba tylko w zimie. Tak no i żona wydaje. Może ci go wyrzucić, nie? Bo to jest, i to wtedy jest zarąbiste, bo za free. Dobra, Trade Road. Co to robi? Trade Road. Blacksmith postawić. Ej, znalazłem świnię, która ma 1000 hapsów. Nie polecam się z nią bić. Wiem co to jest i jako wilkołak możesz to ubić nawet pierwszej nocy. No jako wilkołak, a jako człowiek? Kraisbor. Tak samo możesz ubić rabita co jest tu. I tego niedźwiedzia, takiego śmiesznego Oberona. Ała, dzień mi wali po oczach. Jak to wali po oczach? Hej, fajny miecz. Który macie poziomy? Trzeci. Piąty. Szósty mam. Niestety na piąty, bo mnie ktoś wygonił z miejsca. Jak wy ja na roślinkach. Ale jak... i tak najszybciej się robi na ten, na rybach. Na rybach. Nie, najszybciej jest gdzie... na huntingu. Ej, ale... Gówno, prawda. Takie pytanie, gdzie mam kupować roślinki? W jakim miejscu? Musisz zbudować sobie warehouse. Ja już mam warhuta. Zaraz będę miał warlooma. Ktoś najpierw się budujesz bawi? Sobie namiot, budujesz grind silo i wtedy odblokuje ci się warehouse. Mam pytanie, chce się ktoś bawić? Nie. Z moim warlumem i muszkieterami? Znaczy jeszcze nie ma, ale już się robią. Nie. No nikt? Nikt. Koda. No ja czy nie. Tato Silverk. A może ty? Nie, potem będzie... Kamatur to dobry gracz. A nie, chwila, gdzie on jest? I będzie smutny. Dynamii mi. Plantationa muszę mieć szybko, bo nie mogę tu. Iron Ore czy czegoś przydaje? Bo znalazłem na podłodze, kurde. To? Daje? Iron Ore. No Iron Ore jest do craftingu, który jest nieopłacalny. Znaczy, czy z niego jest dużo golda, ale mało expo. No. Ale... Ja tam na przykład dodałem pod mamie. Ej, kto jest jakoś po prawej stronie? Tym zabudowany. Pokaż na mapie. Pingni. Ja mam tego od razu na start. Nie robi, bo wiesz, to jest taka zasada, że później cię po prostu lepsze wilkołaki będą chciały zeżreć i tam po prostu przyjdą pierwszej nocy. Bo nie zawsze ustalałem sobie zasadę. Ja napisałem tam ci. Znaczy pingnąłem. Wróg Silverka, kłamiesz. Co? To wróg Silverka jest wilkołakiem. Kłamiesz. Tam są trupy, ja widzę te mój piesek widzi trupy. I see dead people. To może pójść z nim do psychologa? Ja to było strasznie złe. Jezus, jakby Ignacy słyszał, jaką tu bekę ciśniemy. Mógł jakoś budynki ulepszać, nieprawda, czy coś? Nieprawda, to jest poważna rozmowa, kolego. Nie wiem, z czego ty się śmiesz. Może z moich muszkieterów się pośmiejemy? Żebyś tej chociaż miał. Ej, ale czy się najbardziej opłaca zasadzać? Na początku, no najtańsze, zależy ile masz kasy, no tak powiem. 9 stówek. Bo im droższe, tym lepsze. 9 stówek. To Red Rose. Blood Rose. Blood Rose, sorry. Ty, pijany wujek, wypadł z baru. Już nie podaję. Jak, na czym polega zasadzanie? Nie ma na krechę. Sadzanie używasz tego i na podłodze. Kiedy mogę zwierzęta zabić? Masz, otwarta brama. Zwierzęta możesz zabić psem albo jak masz włócznie. No tak, ale te, które ja samą hoduję. Masz tam takie. Kiedy ci się nożyk. Mana skończy. Oh. Nie, masz tam takie nożyk. No tak, ale kiedy się opłaca je zawieźć, bo nie od razu. Jak mają więcej niż 200. Okay. Najlepiej trzymać do końca tak naprawdę. Tam dostajesz chyba po 400?
Najlepiej trzymać do końca? That's what she said. Jesteś zabawny, wiesz? Bardzo. Pamiętajcie, I'm feeling itchy. To kurwa! I'm feeling itchy. Co to jest? Co to kurwa? To się pisze przed nocą, żeby wilkołak was nie atakował. Jak się pisze? I'm feeling itchy. Klawiaturą. Klawiaturą. I to było chore. No, faktycznie. Pijany wujku! Dlaczego? Pijany wujek Fidlerka. A i teraz Ignacy nie poleca takiego zachowania. Hehe, hehe. No jest pijany, można mu wybaczyć, tak? Wymskło mu się. No jebany to do domu. Jezus Maria. Nie ma to, a co w żadnym domu nie ma? A co się opłaca? Nie wiem. Jak macie 1000 kasek, ja mam 400 kasy. Nie wiem, ja dopiero robię trade route'a i to mnie smuci. Ja łowię ryby. Bo... Dlaczego sobie trade route? Dopiero trade route, bo kurde ktoś mi zajął miejsce, yeah. I musiałem gnać pół mapy. Dlaczego sobie ten cały trade route? No, bo gunpowder. Nie rób mi tego, kolego. Trade route to jest po prostu taki upgrade przejściowy, on ci sam w sobie nic dużo nie daje, ale blokowuje ci nowe upgrade'y. Mhm. Ale tak, to są jakieś upgrade'y w ogóle w tej grze? Tak. Kurwa, a ja stoję sobie tej jebane siodła, myślałem, że to jest szczyt ekonomii. Oj nie. Nie, szczyt ekonomii to... Jest! Nareszcie, moi strzelcy, dziękuję, że jesteście. Ja pierdolę, co za nie, bo chuj chodzi. Że jesteś tu, muszkieterze. O chuj chodzi z tymi nasionami. No klak, czemu masz... Na nasionach można dać radę, tylko po prostu ta gra jest niezbalansowana. Jest mało opcji, gdzie można łowić, a łowienie jest po prostu przykozaczone. No fakt, właśnie to jest problem. Ale bardziej się opłaca kupować przynęty takie na większe jedte, czy na dwa razy większą szansę? A ja bo jeszcze wilkołaka na dwa razy większą szansę jest lepsza. Ale najlepiej je objęło... Czemu tata sobie wygrać świnią? A może? No świnią! No nie! No nie była. Kurwa, jak ty naszą łaś sadzi? Wilkołak! Wilkołak! Zdokuję z tymi nasionami. Ej, no na ilu on uciekł? Gonię go! Wilkołak? No, Wilkołaka chyba na 10 hapsa mi uciekł. Wracaj tu! Gonię cię, gnoju! Nie mów tak do taty. No to kto to jest tatą Silverka? Przyznać. Nie wiem, ale serio już muszkieterów mam, chociaż dopiero druga noc. Pytanie, co tu się kurwa stało? Zdechł mi jakiś zwierzak w bramy, nie mogłem jej zamknąć, to zbudowałem sobie płotek przed nią. Zamknąłem bramę po tym, jak zniknęły ciała i mi bramę przyniosło w inne miejsce. Co? Musi... Jesteś po prostu mistrzem. No czym ty pierdzielisz, synu? Dobra. Zgubiłem wilkołaka. Jest, silver bullet. Zgubiłem wilkołaka, nie. Ja mu się zabrać. Ej, nie wierzę w ciebie, wilkołak, ty masz takiego farta. Gdzie jest? On mi bije. Silver bullet? Czyś byś pocisnął Silverowi? No, skąd się? No, silver bullet. Właśnie zrobiłem. O. Deci, no nie. Goniłem go. A kurwa, po prostu. Dobra, no nie. To kim jest wilkołak? Chodź za nim, dawaj. No ile, czekam go. Może to wróg Silverka, który ma już ale nie, swoich ukochanych muszkieterów. No. Nie spodziewałem się tego po tobie, wilkołaku. O, cześć, o, cześć. Kolego, o, cześć, Silverka, siema. Kolego, ej, kolego. Kolego, chodź do mnie, chodź do mnie. Ja wiem, że to ty już. Już wiem. Gonią mnie. Ciocia dobrze goni. Cześć. A gdzie on jest? Ciocia cię ucałuje. Idziecie mi to, ja pobiegnę muszkieterami. Ty co, aż tak daleko? Jakiś pedał mnie go. Naprawdę? Zostałem za serio? Ale on wtedy uciekł chyba na paru HP, nie? Ej, panie, nie uciekłeś na pytanie, panowie, to panowie, co ja mam w bazie. Ej, patrzcie, panowie, co ja mam w bazie. Są wolne. I kto mnie dogonił, już sprawdzam. Nikt. Ja bym zostałem zabity. Ale przypatrzcie się. Ale w czym? No tu, zielony. No masz dwóch muszkieterów. No w chuj armii. Wilkołak się to przerżnął jak w masło. Starszy ale gołaj. Ja to jeszcze robię, ja jeszcze nie skończyłem. Nie abortujcie. Czemu? Najbardziej zjebana gra. Jeszcze raz zagraj. Słaba gra. Ej, ja lecę. Ja muszę iść. Dzięki za grę. No fajnie. Ja też mogę lecieć. Nara.